Zaprosił mnie do tego challenge'u mój przyjaciel z Krakowa, Marek Stryszowski. Chętnie. Chętnie, bo teraz jest czas nie dla generałów, nie dla polityków, nie dla biskupów. To jest czas dla tych w bieli. Lekarzy, pielęgniarek. Czego wy ode mnie chcecie? Dzień za dniem, totalna kicha. Posłuchajcie, co wam powie pacjent pierwszego ryzyka. Marzną kwiaty, część z nas znika bezimiennie wróblą śmiercią. A gość pewien w twarz nam sika bez ryzyka, bez ryzyka. Po szpitalach śmierć pomyka, wszędzie smród, spocona krew, a on sobie bez ryzyka śpi, bo nie wie, że czeka go gniew. Wrzyk przemienił każdy dzień, pozbawił sensu nawet skradł maj. Jakby to skończyć, czy ja wiem? Spierdalaj. Spierdalaj. No. To tyle. A teraz chciałbym zaprosić do dalszego challenge'u największego polskiego aktora, Jerzego Trelę, mojego syna Łukasza Nowickiego, no i może Michała Pustułę, aktora teatru alternatywnego z Kielc. Zbierajcie się, chłopaki.